Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić taki długi cień, efekt właśnie takiego długiego cienia. Wykorzystamy sobie na przykładzie napisu, ale można ogólnie to robić na różnych obiektach. No więc dobra, otwórzmy sobie w ogóle plik nowy. Ja sobie otworzę 1920x1080, czyli Full HD. No i może zróbmy sobie jakieś tło, czyli wybierzmy może sobie zrobię na zielonym tle, czyli wybiorę sobie może taki ciemnozielony, a na drugi kolor jakiś taki jasnozielony. No i wybiorę sobie narzędzie gradientu i teraz może od góry do dołu albo od góry do dołu, nie wiem, zobaczymy jak będzie lepiej wyglądać. Myślę, że jest ok. Taki właśnie gradiencik, narzędziem gradientu sobie zrobiliśmy. Teraz możemy z powrotem tu przejść na kolory czarno-białe, czyli tutaj klikamy i wszystko się zrobiło na czarno-białe, bo potem będziemy po prostu potrzebować czarnego i białego. Dobra, wybierzmy sobie może narzędzie tekstu, stwórzmy sobie tekst na całej wielkości. Czyli ja tutaj to zrobię, wpiszę sobie standardowo czarny. Oczywiście tekst biały, więc wybierzmy sobie od razu tutaj albo tutaj, o, biały, oczywiście wyśrodkowany i jeszcze sobie powiększymy troszkę czcionkę i oczywiście ją sobie zmienimy, czyli ogólnie możecie tam użyć, nie ma tutaj jakiejś specjalnej wymaganej, użyjcie sobie takiej waszej jakiejś ulubionej czy coś, więc ja sobie użyję tutaj tej, myślę, że będzie spoko wyglądać. Wielkość myślę, że jest ok, może troszkę minimalnie więcej, ok. Teraz jeszcze enterem po prostu sobie jakby to wyśrodkuję, żeby było ładniej równo, żeby to wszystko dobrze wyglądało. No i dobra, tekst jest biały, chyba biały będzie lepiej właśnie wyglądać. Duplikujmy sobie tą warstwę z tekstem, czyli przechodzimy na warstwę z tekstem i sobie ją duplikujemy. Możemy wyłączyć tą jedną jej widoczność, nie będzie nam potrzebna. Przechodzimy na tą drugą, co sobie zduplikowaliśmy. Wchodzimy sobie w filtry. Chyba wejdziemy sobie w rozmycie w ruchu i weźmiemy sobie tryb rozmycia liniowy, parametry na maksa dajemy, długość, kąt tak około 225, myślę, że będzie ok, klikniemy sobie Enter, na podglądzie chyba będzie też nawet widać, że jest to rozmazane, ok, chyba będzie spoko. Dobra, i właściwie ja chciałem, żeby ten cień był czarny, więc od razu wejdziemy sobie na tej całej warstwie, tej naszej rozmazanej teraz. Wejdziemy sobie w kolory i inwersja, dzięki temu nasz cień jest czarny. Wybierzemy sobie narzędzie kubełka, narzędzie wypełniania kolorem i też mamy tutaj już kolor czarny, upewnimy się, że pracujemy na kolorze czarnym. Po prostu klikniemy sobie i nam się wypełniło tak. Jeżeli nam tutaj coś się nie wypełnia, coś nam nie działa, to należy sobie zwiększyć progowanie i wtedy jest ok. Dobra, może włączymy sobie widoczność tej naszej warstwy z tekstem. No i może zduplikujmy sobie ten cień, chcę, żeby on był dłuższy, więc na tej warstwie z tym naszym cieniem, takim czarnym, klikamy sobie zduplikuj. Teraz narzędziem przesuwania ten zduplikowany cień możemy przesunąć i dzięki temu dorobimy go jako dłuższy. Więc może teraz sobie tutaj możemy przybliżyć, Ctrl i plus. Ok, mniej więcej teraz jest przedłużony, może jeszcze trochę. Czyli może klikniemy prawym przyciskiem myszy połącz dół, dzięki temu ten cień jest teraz jakby w całości i sobie jeszcze zduplikujemy go i narzędziem przesuwania jeszcze sobie go wydłużymy bardziej, żeby było w sumie spoko. Dobra, więc teraz może sobie troszkę przybliżmy i zobaczymy, więc teraz już, o, teraz będzie idealnie. Dobra, oddalmy sobie troszkę. Może teraz sobie połączmy to w dół, czyli prawy przycisk myszy połącz w dół i teraz ten cień jest cały czas z taką jednością jakby. Jeszcze weźmy sobie prawym przyciskiem myszy i dopasuj warstwę do wymiarów obrazu, dzięki czemu jest on ładnie teraz dopasowany. Stwórzmy sobie jeszcze może na nim maskę, czyli prawym przyciskiem myszy i wybierzmy sobie dodaj maskę warstwy, biała bez przezroczystości. Wybieramy dodaj i na tej nowo dodanej masce wybieramy sobie gradient. Oczywiście musimy pracować na kolorze czarno-białym. I teraz już nie pamiętam, czy od dołu do góry, chyba od dołu do góry, tak, tylko troszkę bardziej, czyli sobie cofnę Ctrl Z i tak gdzieś od dołu, o, tak mocno i gdzieś do połowy tego cienia, myślę, że będzie ok, nie, troszkę, o, coś takiego, dobra, jest troszkę taka, jest taki, jakby znika on na końcu, więc też jest taki spoko efekt. No i teraz możemy zmienić jego krycie, czyli teraz ma 100, więc może, nie wiem, ustawmy sobie na jakieś 30, myślę, że jest spoko, 30 będzie ok, no. No i właściwie to już jest efekt końcowy, w sensie to wygląda dość efektownie już. Ewentualnie można jeszcze sobie dodać cień taki zwykły na tym napisie, chociaż ja chyba nie wiem, czy zostawię, czy nie. Nie wiem, jak mi się bardziej podoba. Zobaczymy. Jeszcze, czyli wchodzimy na warstwę teraz z tekstem, bieramy sobie filtry, światło i cień, rzucanie cienia. No i tu niech będzie w sumie 4, 4, 15, krycie może być nawet 60. Dopuszczalne powiększenie odznaczamy, dajemy OK. Dobra, rzucił się w sumie taki lekki cień, on też jest nawet spoko.
No i wydaje mi się, że to wszystko, właściwie ten efekt to już jest właśnie wszystko, więc mam nadzieję, że Wam się poradnik spodobał i ten efekt można właściwie wykorzystać nie tylko na tekście, tylko na jakimś też obrazie, na jakimś obiekcie, na jakiejś figurze, więc też wydaje mi się, że fajnie wykorzystacie sobie ten efekt. No i ode mnie to wszystko, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco, zostawienie łapki w górę, jeżeli materiał Ci się spodobał, no i trzymajcie się, siemano!